Siemanko, dzisiaj odcinek znowu wkurzający cały internet, czyli chińskie stazy taktyczne. Zapraszam! Zacznijmy od genezy tego odcinka. Parę razy brałem już udział w pewnych kłótniach, że chińska staza taktyczna może być przydatna. I teraz każdy normalny człowiek powinien zareagować. Ola Boga, co ty pieprzysz? I to jest bardzo dobra reakcja, ale są pewne sytuacje, w których warto taką stazę mieć. Ja pewnego pięknego dnia zamawiałem sobie stazy po którymś tam ze szkoleń, na których byłem, i stwierdziłem, to jest w sumie fajne urządzenie, fajne narzędzie, może się przydać. Ale co powtarzali najważniejsze na szkoleniach i mieli zupełną rację? Musisz ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć używanie tej stazy. Ciężko się z tym nie zgodzić. Dlatego kupiłem także chyba ze cztery takie stazy, aby też dać innym osobom się pobawić, czy tam różnie na szczelnicy, czy coś. Jak czasami mi się zdarza wziąć kogoś, kogo nie znam, może nie ufam, to teraz mam taką metodę, że pokazuję stazę, patrz, jak coś się komuś stanie, tu bierzemy, zakręcamy, tak? No i mam takie stazy, ale stwierdziłem, mimo że znam filmiki inne z internetu, jak te stazy wielce nie działają, krwawiące potężnie rany i nie uratują nam życia. Zgadzam się w tym w zupełności. Ale też się kłóciłem często, żeby zatamować jakiś mały krwotok, jakieś rozcięcie. A ja tych rozcięć mam naprawdę dużo. I to nie jest forma teraz chwalenia się, tylko forma przyznania się do wielu głupot w życiu. Ponieważ głupie osoby mają wypadki, więc chyba jestem głupi. Znaczy głupi, nieprzemyślany, tak? Każdy coś robi, coś się bawi, ja obsługuję maszyny przeróżne. No i zdarzało mi się miewać wpadki. Ostatnio także miałem wpadkę. To jest najświeższa. Obeszło się bez szycia. Nie wiem na ile to widać, bo czy kamera ostro złapie. Może YouTube tego nie zablokuje, nie jest to drastyczne, ale pół paznokcia walło. Rozcięcie dość mocno krwawiące. Ale wracając do innych ranek, patrzcie. Tu rozcięcie na trzy szwy, tu chyba były dwa, tu chyba dwa, tu kolejne rozcięcie. No mam te łapy poharatane. I co jest fajnego w tych tanich stazach? Kupiłem sobie tego dużo. I wisi to u mnie w domu przy kluczach. Taki se pasek zwisa. Włożę to w każdej apteczce samochodowej, zwykłej, jakieś tam tanie chińskie gówniane stazy. Tak. Ty idioto, to ci nic nie pomoże, to ci nic nie da. Nie, to mi da. To mi da, że sam sobie opatrzę rany. Zaraz wam pokażę. Oczywiście wyposażenie tam apteczek omówimy na jakimś odcinku. Uważam to za ważne i fajne, ponieważ ja jestem minimalistą. Nie jestem żadnym jakimś tam chirurgiem polowym, że tak to nazwę. Ale przez dzieci, przez pewne wypadki, przez pewny styl życia, z którym nie wszyscy się zgodzą. Mam także apteczkę taką wycieczkową, zaraz wam ją pokażę. W tej wycieczkową i także na szczelnicę, tak? W tej apteczce mam naprawdę, według mnie, ważne i przydatne rzeczy. Wow, nożyczki poszły. Czyli były źle zamontowane. Które możemy omówić. I tutaj jest staza kata, tak? Czyli to jedyna, prawilna i w ogóle. O Boże. Czyli jedyna, prawilna, utaktyczniona staza. Tak, i ona powinna być oczywiście na wierzchu, żeby ją użyć jak najszybciej. Jasne, macie rację. Ale ta apteczka, mówię, ona jest na wyjazdy. Kiedy trzeba, kiedy spodziewam się, że do czegoś może dojść, na przykład na szczelnicy, to staza wtedy ląduje gdzieś, nawet w kieszeni spodni. Wiem, powinno być na wierzchu, żebyśmy to jedną ręką i w ogóle. Słuchajcie, jak macie zamiar być uber mega taktyczni, to ten odcinek jest totalnie nie dla was. Nie ma on sensu, tak, ja wiem, staza tu, żebyś tu, karate, tu na nogę, nawinął przez szyję, tak. Idźcie gdzie indziej. Odnośnie taniej chińskiej stazy. Ten wypadek z paluszkiem. Wiecie co się dzieje? Oczywiście, byłem w domu praktycznie sam z osób, które mogą zachować powagę, bo reszta to były dzieci. Zachować powagę i opatrzyć sobie rany. Ze względu na moje wcześniejsze przygody naprawdę już mi to świetnie idzie. Kiedyś nawet ściskałem paskiem. Jak tu sobie wbiłem niechcący nóż. Niechcący. No głupi wypadek. Chciałem zrobić otworek pewien gdzieś i mi się ześlizgnął, a ja akurat rękę trzymałem z drugiej strony. Morą sobie to zrobiłem. Morą kompanią heavy duty.
Odnośnie stazy. No teraz jest źle zawinięte, ale tak. Wisi sobie taka staza. Przy kluczach, jak to wcześniej mówiłem, tak? Ona była bodajże tak zwinięta jakoś tak od dupy. Bezstresowo. I sobie wisiała. Przy kluczach. Mam miejsce. Tak. Pobiegłem pierwsze co? Cały zlew we krwi. Wiadomo, no mała ranka, mocno krwawiąca, nie jest groźna, ale bolało jak cholera, bo to paznokieć. I czy można taką stazę użyć? Słuchajcie, musiałem sobie sam przemyć ranę, opatrzyć i sprawdzić, czy to jest do szycia, czy raczej nie. Według mnie można by było złapać jednym szwem. Ale że już mam pewne doświadczenia, to wiem, że jeśli tego nie zamoczę, to w ciągu tygodnia powinno być spoko. Ewentualnie do pracy sobie nakleję ten plasterek taki ściągający, trzymający, więc powinno być git. Nie chcę mi się iść na szyjcie, walczyć o odszkodowania. I musiałem sobie to umyć, tak? Wracając do rzeczy. A zanim otworzyłbym apteczkę, zanim bym znalazł, nie wiem, wodę utlenioną, maści, które mogę umówić, bo to są w aptece, zanim w ogóle bym jakąś tą krew logicznie zatamował, no to właśnie po co są takie gówniane chińskie stazy? Bo założyłem sobie tą stazę. Nie bawiłem się jak najwyżej. Słuchajcie, to nie była rana postrzałowa, nie była rana śmiertelna. Chciałem tylko zatamować sobie krwawienie. Założyłem sobie tą zasraną, tanią, gównianą, nic nie wartą stazę, tak? Ściągłem sobie, na ile potrzebowałem, zakleiłem i zacząłem to ściąganie tak nieszczęsne. Nawet nie patrząc na to, czy ja to dobrze używam. Słuchajcie, dwa obroty. W wypadku tutaj tego, nie mówię noga jakaś krwawiąca czy coś, wiecie, jak te filmiki. Patrzcie, to jest już zakręcone na tyle, żeby taka rana przestawała cieknąć. Możecie to sprawdzić sami, to jest wydatek 30 zł, a w tym momencie tak. Ja już rękę mam tutaj, już czuję, jak zaczyna naprawdę być słabo. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. Mogę oczywiście jeszcze dokręcić, jak potrzebuję. I uwierzcie, że na potrzeby takie to wystarczy. Nie jest to dobre, nie uratuje to wam życia od rany postrzałowej, ale na domowy wypadek jest to świetna rzecz, dlatego nie rozumiem hejtu, bo tu jest zakręcone, tu jest już odpływ krwi, praktycznie no czuję, rękę byście musieli, no nie wiem, czy wy byście poczuli, ale w każdym bądź razie tak, krew przestała lecieć, ja sobie zacząłem patrzeć, silny strumień czystej wody, potem na to sobie maść antybakteryjna, probiotyk, maksybiotyk, sorry, tak, takie coś chyba używam, ale zaczyna mnie boleć. Maksybiotyk, zasmarowałem, spokojnie sobie otworzyłem rywanol, jeszcze tu palcami, tu już się krew nie chlapie. Obmyłem wszystko dookoła i już. Osuszyłem, nakleiłem plasterek, zacząłem powoli puszczać. Plasterek zaczął delikatnie nasiąkać krwią. Tak krew musiała i tak zejść, ile tam jej potrzebowało, ale na samą zabawę, patrzcie jak teraz mi ręka powinna zmienić kolor, bo naprawdę czuję to. O, samo zaciśnięcie dużo daje. O, patrzcie na ślady, jak wątpicie w działanie tego. Mówię, na drobne rany domowe jest to jak najbardziej przydatna rzecz. No i tak, fakt, tutaj te szwy są gówniane. To nie jest tak, że ja chcę bronić tego, że to jest super. Nie, to nie jest super. Ale możesz sobie kupić 10 takich sztuk, wydać bodajże 300 zł, czy ile to tam wychodzi. Powiesić to właśnie tak jak ja, że mieć przy gównianej aptece, którą tak możesz mieć w mega uber taktycznej, wydać ten, nie pamiętam ile kosztuje oryginał kata, no ale no dużo dość. I w jednej takiej taktycznej aptece sobie to nosisz na szczelnicę, rzeczywiście na szczelnicy masz, bierzesz na wycieczki rowerowe, gdzieś jak po górach jeździsz, czy po jakichś wertepach, bierzesz na wycieczki z dziećmi, gdzieś gdzie potrzebujesz, przepraszam, prawdziwej stazy, mocnej stazy, pewnej stazy, a w domu do zwykłych wypadków wydasz 9 dych, masz 3 sztuki. Zależy od wielkości domu, no to sobie weźmiesz, powiesisz 2-3 sztuki, nie wiem, jedną w garażu, drugą gdzieś tam. I mówię, nie chodzi o to, żeby ratować życie, jak prawdziwą stazą, dobrą stazą, ale po to, żebyś sam sobie mógł zatamować krwawienie, bo się bawiłeś, bo se coś zrobiłeś, sam sobie to obmyć. Mało tego, na tym spokojnie dojedziesz do szpitala. Akurat spodnie bez paska, jaki nie fart. Właśnie to, co sobie zrobiłem tą ranę nożem. To wiecie, jak ja jechałem do szpitala? Jak głupek, bo bardzo picie krwawiła.
tu jest bardzo ukrwione miejsce. Nawet sobie nie zdawałem z tego sprawy, że aż tak mocno. Pierwszy raz widziałem takie chlupnięcie krwi, własnej szczególnie. Więc no wyglądało to strasznie. Ja wziąłem pasek od spodni, ściągnąłem, zacisnąłem. Rolkę papieru w łapę, dosłownie papieru, no nie miałem nic innego. Rolkę papieru w łapę, tu w zęby i tak jechałem do szpitala, tak? I tu biegi zmieniałem, dobra, nie mam daleko, nie miałem daleko teraz, mieszkam gdzie indziej. Ale tak dojechałem do szpitala. A wyobraźcie sobie z taką nawet gównianą stazą, zakręcę sobie byle jak. Nawet jeśli to nie zatrzyma krwawienia, bo to takie gówno jest niesamowite, ale zatrzymuje, wierzcie mi. Co innego mówię, ściśnięcie nogi potężnej czy coś, ale to i tak da wam czas. W głupim lesie pracując, ludzie paskami tamują krew. Kolega mojego taty miał taki przypadek, że właśnie prosto w tętnicę, przecięta. I ktoś tam ogarnięty go paskiem ścisnął. A jakby mieli taką stazę, to też to daje więcej, bo potem gościu go trzyma, modli się, żeby wytrzymać, a ta staza nawet jeśli by nie zatamowała całkowicie, zawsze troszkę spowolni. I tutaj mi bardziej chodzi o to, że staza taktyczna, prawdziwa, firmy Combat, coś, kat jest? Jezu, jak to się nazywa? Patrzcie, bo ja już zapomniałem tak naprawdę tej marki. Bo nie jestem mega uber taktyczny. A, K, to dobrze pamiętam. Combat Application. Drum Quiet? Nie wiem. A jest kacik, tak? Może nie jest tak dobra. Jasne, jak tu się porównuje te pasy i w ogóle wszystko, to jest lepsze. Ale lepiej mieć nawet taką gównianą, jak cię nie stać na kata, bo powiem wam tak. Nawet jak się ma kasę, szkoda wydawać na... Znaczy szkoda. Szkoda i nie szkoda, wiecie jak to jest. To trzeba przeanalizować pewne potrzeby i ryzyka. Według mnie jedną czy dwie stazy takie było warto kupić. No i takie zabawkowe właśnie, żeby ludziom tłumaczyć jak to działa. Okazało się, że mam w domu dwie takie. Jedną przy kluczach, drugą przy tej aptece. To jest apteczka taka... Jakby, nie wiem, coś się z tą stało, gdzieś nagle moja żona wyniosła, bo coś potrzebowała i w ogóle. No to tu jest druga z podobnym wyposażeniem, nie identycznym, ale podobnym. Ta pseudotaktyczna, przeze mnie nie jest stosowana jako taktyczna, tylko po prostu jest pojemna. Ma lepsze wyposażenie. Jak chcecie, to umówimy. Ale to, jak przetniesz się w domu nożem, krojąc, nie wiem, cebulę, szynkę, krojąc kiełbasę, to ci pomoże. To ci pomoże nawet na szycie dojechać, tak? Myśl w ten sposób, że nie musi to nie wiadomo co zrobić, ale zawiniesz sobie to na łapie i dojedziesz do szpitala. Dlatego tak, żebyście mnie nie zrozumieli źle. To nie jest fajne, to nie jest super. Jak masz hajs, kupuj katy. Kupuj se katy, jak się przetniesz nożem podczas krojenia jabłka, to zawiniesz się katem. Ale to sobie może wisieć wszędzie, no i już. A troszkę ci pomoże. A jak masz w domu jednego kata, to nawet jak zawiniesz to, to ci pomoże na chwilę, żebyś mógł dobiec do tego kata. Ja to tak widzę. To tyle. Możecie się ze mną zgodzić, prędzej nie, ale mam nadzieję, że niektórzy zrozumieją, że chodzi mi, że to jest po prostu taki trochę lepszy bandaż na chwilę chociaż. I na koniec mam jedną prośbę. Odpaliłem drugi kanał. Niestety mu się ciężko wspina. Jak nie proszę o subskrypcję, wiecie, tam proszę was, pomóżcie mi, zasubskrybujcie to na pół roku, żeby on zdążył urosnąć, a potem sobie będziecie odsubskrybowywać, żeby mieć spokój, ponieważ ten kanał jest miejscowy tutaj, gdzie ja mieszkam, skąd pochodzę. Troszkę się tam sztywno zaczyna, ale no potrzebuję tam pomocy, żeby tych subów parę było, żeby inni to widzieli i zechcieli subskrybować, bo wiecie, jak ludzie działają, widzą moją subskrypcję, ciężko się wspiąć, ja nie chcę się mocno reklamować, bo nie mogę używać, skoro ja tworzę medium miejscowe, to nie, inne media miejscowe nie będą mnie reklamować, a chcę stworzyć dla nich dość poważną konkurencję. Także tu pierwszy raz w życiu proszę o suby na tamtym kanale, tu nie warto, to sami wiecie, bo Mędziu mówi, że chińska staza taktyczna może być, tak, może być do drobnych ran, jak najbardziej.
Ale i tak większość osób przerobi, że jestem kretynem. Może będą mieli rację, może nie. Na razie.